Józefek właśnie siedzi w swoim pokoju i nad czymś pracuje. To musi być coś ważnego, bo aż tupie nóżkami z przejęcia. Albo z nerwów. No, nie wychodzi mi to. Stefciu, co się dzieje? Mamusiu, nie wychodzi mi. Pokaż, co robisz? Prezent dla babci i dziadka. Miał być fajnie, a klej nie klei, nożyczki nie tną, kredki się łamią. Ale widzę, że włożyłeś w ten rysunek mnóstwo pracy i siebie. Ale miało być... Idealnie? Mhm. Syneczku, w życiu rzadko kiedy coś jest idealne, ale to wcale nie znaczy, że nie jest dobre. Dziadkowie będą zachwyceni, zobaczysz. O, a kto to może być? Pies! Skąd się tu wziąłeś? Mróz na dworze, jesteś cały brudny. Ano jestem. I w śniegu. Ty mówisz? Niemożliwe. Stefciu, zobacz, kto nas odwiedził. Piesek? No co się tak wszyscy dziwią? Ogon? Jest. Cztery łapki? Są. Nosek? Chyba jest. Ty mówisz? Mówię i jestem taki głodny. Burczy w brzuszku. Dobra. Chodź, dam ci kawałek mięsa i wodę, ale będziesz musiał nam wszystko wyjaśnić. Ale co wyjaśnić? Skąd się wziąłeś? Jak masz na imię? I oczywiście, jak to możliwe, że mówisz? Jestem Kundel. Przynajmniej tak mnie nazywali w schronisku. Ale uciekłem. No gdzie ja zamknięty w klatce? Tak zimno było w łapki i uszy, że myślę, no nie, tak to nie będzie. Żarcie kiepskie, choć podobno zdrowe. Woda zamarznięta przez całą noc. Ani się przytulić do kogoś, ani poszczekać, bo zaraz przychodzi ktoś i ucisza. Takie życie to nie psie życie. A jakie jest twoim zdaniem to psie życie? Pies to musi biegać, za piłką latać, na kanapie się wyleżeć, do człowieka przytulać. A jeszcze najlepiej, jak mu się od czasu do czasu coś surowego rzuci. No właśnie. Ależ pyszne. Jak pies je, to nie szczeka. Słyszałeś o tym? Mhm. O tam. Robię co chcę. Przynajmniej dzięki temu nie siedzę już w tym strasznym schronisku. Ponoć w schroniskach nie jest źle. Opiekę macie, lekarzy, wolontariuszy. Nie wszystkie schroniska mają wolontariuszy, ale nawet jeśli takie istnieją, to wyobraź sobie, że siedzisz zamknięta w kojcu albo klatce, wszędzie głośne szczekanie, wiatr wieje, mróz dokucza. Czasami ktoś pogłaszcze, weźmie na spacer, ale potem stwierdzi, taki kundel i idzie dalej. Nie umiem tego zrobić. Kolego, co się stało? No nie wychodzi mi. Prezent dla dziadków. Aha, tu jest pies pogrzebany. Stanowczo za bardzo się starasz. Masz jakieś farby? Daj mi jakiś kolorowy kolor. O, może pomarańczowy. I teraz tutaj... widzisz? Od razu lepiej wygląda. To prawda. Jak masz na imię, piesku? Kundel. Zwykły kundel. Kundel? Nie fajnie. A może kumpel? Au, au. Możesz zrobić jeszcze niebieskim? Jak ja nie mogę, to nikt nie może. Oczywiście, że zrobię. Dawaj! Stefek właśnie szykuje się do przedszkola. Jak co dzień zawiezie go mama, bo tata musi pracować. Na szczęście tatuś pracuje dzisiaj zdalnie z domu, więc kumpel nie zostanie sam. Idziemy! Miłego dnia! Baw się dobrze w przedszkolu, Stefciu. Pa!
A tatusiu, opiekuj się kumplem. A co tu robisz? Pracuję. I długo tak będziesz klikać? Ile trzeba. No a jak będziesz mi przeszkadzać, to nawet jeszcze dłużej. A może... spacer? A może poleżysz sobie gdzieś? Najlepiej w innym pokoju? Ewentualnie... mogę tutaj. Na moich stopach? To żeś sobie wybrał miejscówkę. Miałem kiedyś psa, wiesz? Był trochę mniejszy niż ty, ale... też lubił zawsze koło mnie leżeć. A gdzie on jest teraz? Mogę się z nim pobawić? Niestety, odszedł już za tęczowy most. Ale na pewno byście się dogadali. Z Bąbla też taka gaduła była. Też potrafił mówić? No oczywiście, że tak. Dobra, muszę już skupić się na pracy. Okej, to ja już nic nie będę mówić. Nawet jak będziesz prosić, to i tak się nie odezwę. I pracuj, nie marnuj czasu. Taka cisza między nami. Kumpel, naprawdę muszę pracować. Dobra, godzina pracy, kwadrans spaceru, okej? Stefek z rodzicami i kumplem jadą właśnie do dziadków. Chłopiec bardzo chce wręczyć swój prezent, nad którym długo pracował. A kumpel? Kumpel pierwszy raz w życiu będzie w samochodzie. O, ale ślisko dzisiaj. To zwolnij trochę. A, spokojnie, kochanie. Wszystko pod kontrolą. Rzuca jak w jakimś zaprzęgu. Aż mi niedobrze. Kumpel, chcesz zrobić przerwę? Nie, chyba wytrzymam. Stefek zasnął, położę mu głowę na kolanie i... od razu bezpieczniej. Stefek, budź się. Już dojechaliśmy. Już? Już wstaję, już. No już, dawaj. Stefek, uważaj na... O nie, moja laurka. Kumpel, wracaj! Co ty robisz? Muszę złapać tę kartkę. Muszę. Kumpel, samochód! Kumpel rzucił się pędem za prezentem dla dziadków, który porwał wiatr i tak bardzo skupił się na tym, by go złapać, że zupełnie nie zauważył nadjeżdżającego auta. Kumpel, samochód! Szybki był, chciał mnie złapać, ale uciekłem. Piesku, nie rób tak więcej. Przecież mogłeś wpaść pod ten samochód. Uratowałeś mój rysunek, ale zrobiłeś dziurę, kłam. Przepraszam, starałem się jak mogłem. Co teraz zrobimy? Nie szkodzi, kumpel. Powiemy dziadkom, że to przez przypadek. Ale jak to? Dasz im zniszczoną laurkę? A ja mam lepszy pomysł. Nie tu. O, jest. Zobacz. Zawiążemy i jest super. Ekstra kokardka. No, masz łeb jak pies. Mam nadzieję, że to komplement był.
babciu, dziadku, wszystkiego najlepszego. Wspaniały prezent. Dziękujemy, wnusiu. Ale zaraz. A cóż to za wesoła, futrzasta niespodzianka? To kumpel, nasz nowy przyjaciel. Właściwie, Stefciu, to my też mamy dla was niespodziankę. Nie wierzę. Przygarnęliście psa? Wiem. Mówiłem, że już nigdy więcej. Sama nas znalazła. Spała na werandzie. Ale mamo, dlaczego ona nie ma jednej łapki? Stefciu, czy to ma jakieś znaczenie? No a jak będzie biegać z kumplem? Wreszcie będę miał jakieś psie towarzystwo. Zaraz sam się przekonasz. Widzisz, synku? W niczym jej to nie przeszkadza. To wasz też mówi? I tutaj kończymy już naszą historię. Pozwólmy kumplowi pobawić się z nową koleżanką, a Stefkowi z rodzicami i dziadkami cieszyć się wyjątkowym dniem. A tak na marginesie, mama Stefka miała rację. Nie wszystko w życiu musi być idealne. A pies, nawet zwykły kundelek czy bez jednej łapki, może stać się najwspanialszym przyjacielem. Bajkę na podstawie scenariusza Ewy Wyszyńskiej przygotował dla was audioteatr. Jeśli chcecie więcej niesamowitych opowieści dla dzieci, zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę.